odwiedziłem niemieckie budowle, ale w Minecraft. Guten Morgen, zaczynamy od Neuschwanstein, czyli zamku znajdującego się w południowej Bawarii, 2 km od granicy z Austrią. Co ciekawe, to głównie na tej budowli był wzorowany kultowy zamek Disneya. Budowę w 1869 zwiedził książę bawarski Ludwik II, który mieszkał tam kilka miesięcy, ale nie dożył ukończenia projektu. Widać, że zamek był budowany z dużym rozmachem, a najlepiej prezentują się zdobienia na dachu. Legenda głosi, że w środku przebywa Publix montujący prawie 4-godzinny film. Jednak to prawda. Ale do zamku jeszcze wrócimy. Wracamy do Reichstagu. To ta sama mapa, bo jest ona Berlinem z roku 1935, czyli przedwojennym. Mamy tu właśnie gmach parlamentu, większą bramę brandenburską i jakieś kamienice. Warto zwrócić uwagę na to, jak skonstruowane są 20-wieczne auta, jak i tramwaj. Do tego budowla, która jest oryginalną przedwojenną kolumną zwycięstwa, i też była w pierwszej mapce. Mamy tu też widok na sprawę biegnącego Publixa i berliński park. Jedyną wadą kamienic jest to, że nie mają dachów. No ale takie były czasy. Teraz przenosimy się do kolejnego zamku i jest to Hohenzollern. Jest on 150 km od poprzedniego. Tutaj budowniczy się postarał, bo zbudował customową wioskę, w której jest nawet flaga Polski. Nie jest ona oparta na faktach, bo prawdziwy zamek jest na wzgórzu. A owy budynek był siedzibą dynastii Hohenzollernów, którzy rządzili m.in. Brandenburgią, Prusami i Rumunią. Warto zwrócić uwagę na ten kamienny plac, tak samo jak na te szpiczaste dachy. Jakby się zastanowić, to zamek ten przypomina Hogwarts. Puszcza Białowieska.